Kurde, nie oglądaliśmy jeszcze tego, widzowie. Let's go! Była dziewczyna Gargamela wrzuciła poważne dowody dotyczące przemocy wobec niej w związku. I spróbuj! Nie dotykaj mnie w ten sposób! Gargamel przyznał się do winy, jego przyjaciele się odcinają od współpracy, a widzowie kompletnie się zawiedli. Ghosty grubo przekroczyły granice w ostatnim odcinku. Spadła na nich fala krytyki i jedna z uczestniczek nawet zrobiła sobie krzywdę. Ale no dobra, nawet na tym początku. Co tu się odwaliło? Przepraszam serdecznie. Jak niekompetentny trzeba być, żeby dopuścić do takiej rzeczy na nagraniu? Co jest? Druid pod burzą negatywnych komentarzy nagrał oświadczenie. Doszło do sporych błędów po naszej stronie. Dodatkowo aktywiści ekologiczni zatruli rzekę. Powiem wam, o co chodzi z odejściem Stanowskiego z kanału sportowego. Pato streamera dopadła karma i został zaatakowany przez grupę Ukraińców. Na koniec zerkniemy na wywiad Aidena Rossa z Kim Jong-unem. Tak, ale teraz tak bez kapy. Patrzcie, czy to wam, ta osoba wam przypomina chociaż w jednej setnej Kim Jong-una? Ostatnio bardzo... Trochę kurwa za daleko. Często słyszy się o ekologicznych aktywistach, którzy stosują niemoralne praktyki, czyli m.in. dopuszczanie się do wandalizmu. Ostatnio na przykład pomalowali bramę brandenburską. Gruba Azjata, no tak. Lubią też na przykład blokować albo przyklejać się do ulic, czy też próbują niszczyć dzieła sztuki. Aktywiści ponownie wpadli na genialny pomysł i tym razem... Dlaczego zawsze aktywistkami muszą być jakieś dziewczyny, które mają po 16 lat, kolorowe włosy i muszą być krótko ścięte? Jak to się kurwa dzieje? Wytłumaczycie mi to? Razem stwierdzili, że pofarbują rzekę, przez co ta została zatruta i poumierały tam wszystkie ryby. Cała sytuacja miała miejsce we Francji. Potem jak nastąpiła decyzja o zakopaniu nieaktywnej kopalni odkrywkowej toksycznych odpadów, władze francuskie w miejscu kopalni umieszczyły... Dress code? Tak jak drillowcy teraz? Co? Za chwilę mi wyskakują jakieś takie TikToki czy tam różne pierdoły, gdzie to jest subkultura drillowa, tak? Czy sposób ubierania się? A propos słuchanej muzyki? Jakby rozumiem, to jest od zawsze. To te dzieciaki, co się ubierają w fejury takie i mówią, że mają outfit za 60 koła. A później biorą tornister i idą na przyrkę. Chcieli 42 tysiące ton śmieci. Aktywiści stwierdzili, że decyzja władz jest nieodpowiedzialna, ponieważ zanieczyszcza środowisko, więc w ramach protestu postanowili też zanieczyścić to środowisko i w formie swojego protestu wlali zielony barwnik do różnych zbiorników wodnych. Między innymi mówimy o rzekach i fontannach. W internecie możemy znaleźć masę zdjęć, gdzie widać, jak zielony barwnik rozprzestrzenia się i na jego skutek pojawiły się też zdjęcia, na których widać martwe ryby. Burmistrz miasta zareagował na cały strajk i powiedział: sam zauważyłem wpływ tego barwnika na faunę wodną. Ponadto zawiadomił, że udało się ustalić osobę, która zatruła tę rzekę i miasto prowadzi przeciwko niej. To jest taki pomiędzy temat rzeczywiście. Ja tam się ubieram w czarne koszulki i dżinsy i nie narzekam. Nie wiem, mi to troszeczkę rozwala, jak można wydać, nawet jak masz dużo pieniędzy. Jak powiedzmy, miałem w swoim życiu, zdarzyło mi się mieć tam parę razy całkiem spory przypływ gotówki, no to wydałem to kurwa na mieszkanie, powiedzmy. Ale nie wyobrażam sobie kupić, nie wiem, butów za 5000 zł. Po co komu buty za 5000 zł? Na swoje buty, które mam do tej pory i cały czas w nich chodzę, Air Force 270, zapłaciłem 700 zł. I tak mi było szkoda tych pieniędzy, a to są najlepsze buty, jakie miałem kiedykolwiek. Są tak zajebiście wygodne, że to kosmos. Ale no nie wyobrażam sobie na przykład na spodnie dać 5 koła, czy tam 2 koła, czy nawet 500 zł. I postępowania. Aktywiści odpowiedzieli na zarzuty na swoim Facebooku, twierdząc, że barwnik nie jest szkodliwy dla zwierząt. A jak chodzi o odbiór ludzi, to jak zwykle pojawiają się komentarze, że aktywiści takimi działaniami wyrządzają więcej złego. Dlatego nie lubię, jak się ktoś do mnie przypieprza, że słuchawki za 300 zł kupiłem, a sam kupuję koszulkę za 500 zł. Tylko widzisz, to jest duża różnica. Bo w jakości koszulki za 500 zł, a w jakości koszulki za 100 zł nie ma żadnej różnicy, a bardzo często ta za 100 zł jest lepszej jakości niż ta za 500. W koszulkach za 300 zł, albo tych za 2000, czy za 500, 600 i tak dalej, bardzo często jest diametralna różnica. Całkiem inne brzmienie, całkiem inne tony słyszysz. Już bardzo często ludzie, którzy... Bo to jest tak, że im lepszy sprzęt masz, tym do lepszego się przyzwyczajasz. To jest normalne. W przypadku ciuchów nie możesz tak powiedzieć, bo tam zmienia się tylko i wyłącznie logotyp. Ale gdy masz słuchawki, na przykład za 50 zł na kabelku sobie wsadzasz do AUX-a i słuchasz tam muzyczki, mówisz: kurde, ale super słuchawki, fajnie one grają. Później kupujesz jakieś słuchawki, nie wiem, Samsungi czy coś tam. No i one kosztują już 300 zł. Mówisz: kurde, ale one fajnie grają. Później sobie zakładasz AirPody i mówisz: kurwa, tamte wszystkie wcześniej brzmiały jak śmieci. Te nie brzmią.
niż dobrego. Szczególnie w tym przypadku, no bo zwykle to albo sobie robili krzywdę, może utrudnili komuś dzień, albo pomalowali coś farbą, a teraz rzeczywiście przyczynili się do naruszania środowiska, czyli masowej śmierci ryb. Niektórzy w komentarzach sugerują aktywistom, by się w tej wodzie teraz wykąpali, ale odzywały się też w komentarzach osoby, które popierają całą inicjatywę, twierdząc, że jest to poświęcenie, na które jesteś... No ale to są te same osoby, które wylewały... jakby farbę na dzieła sztuki, czy coś takiego, tylko z innej narodowości. Dokładnie ta sama subkultura, można powiedzieć, ta sama grupa? Jesteśmy gotowi. Teraz coś z polskiego podwórka, bo pojawiła się teoria, że Krzysztof Stanowski odchodzi z kanału sportowego. Jest chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z tego kanału. To on brał udział w tym słynnym programie z Najmanem, poprowadził program z Jasiem Kapelą i to on stoi za najpopularniejszą produkcją na tym kanale, czyli materiał o Natalii Janoszek. Wszystkie domniemania zaczęły się od usunięcia przez Krzysztofa Stanowskiego z bio na Instagramie oraz Twitterze informacji o kanale sportowym. Ludzie też zwrócili uwagę, że nie było go na ostatnim zebraniu zarządu, czyli programie live kanału sportowego, gdzie po prostu zbiera się cały zarząd tego kanału. Stanowski mimo tego, że był zasypywany pytaniami o potencjalne odejście, to nie odpowiadał na nie i wolał wrzucać tweeta na temat głosów AI albo debat politycznych. Podczas hate parku z Marcinem Usiałowskim, prowadzący program oraz współwłaściciel kanału sportowego, czyli Krzysztof Smokowski, wypowiedział się na temat licznych pytań o sytuację Stanowskiego. Jeżeli chcecie pytać o Krzyśka, to pytajcie Krzyśka. Krzysiek, mam nadzieję, że wam odpowie. Następnie na kanale sportowym... To jest tak bardzo wygodna wymówka. Chcesz kogoś pytać, to pytaj tej osoby. To nie tak, że wszyscy jakby jesteśmy w zarządzie i ja wiem bardzo dużo o tym, ale spytaj się Krzyśka, bo przecież to on odszedł, a nie my go wywaliliśmy, nie? Bardzo wygodna wymówka. Pojawił się materiał z cyklu Mazurek and Stanowski. I oczywiście na owym programie nie było mowy o potencjalnym odejściu z kanału sportowego. Jedna część internetu zaczęła snuć teorię na temat potencjalnej sprzedaży udziałów przez Stanowskiego. Natomiast jak wejdziemy sobie w KRS, to Stanowski dalej posiada tam udziały. A druga część internautów twierdzi, że jest to potencjalnie budowanie zasięgu na ewentualnym odejściu. I ta teoria lekko zaczęła się sprawdzać, kiedy Stanowski w środku afery wrzucił tweeta z reklamą. Następnie z bio kanału sportowego na Facebooku zniknęło nazwisko Stanowskiego. Pani Urszula, czyli mama Krzysztofa, zlajkowała tweeta na temat potencjalnego odejścia Stanowskiego i wpis również hejtował pozostałych członków. Na jednym z ostatnich programów kanału sportowego, czyli Moc Futbolu, ludzie zauważyli, że na kubku merchu kanału sportowego, z którego pił Michał Poł, zasłonięty został fragment z nazwiskiem Stanowskiego. Serio? Na konferencji Move Bardenga spytał się Stanowskiego, o co w tym wszystkim chodzi i czy rzeczywiście odchodzi z kanału sportowego. I ten z lekkim ironicznym uśmieszkiem odpowiedział, że po prostu omsknął mu się palec i tak to się potoczyło. Czy tam naprawdę dochodzi do jakiegoś rozbratu? Wiesz co, omsknął mi się palec po prostu. Okej. Okay. Natomiast... omsknął mi się palec? To znaczy, że udostępnił coś, czego nie miał udostępnić? Czy omsknął mu się palec na klawiaturę i na przykład napisał coś złego do kogoś z zarządu? W poniedziałek poprowadzę poranek z człowiekiem wargą, więc zapraszam. A gdyby miało coś większego dziać, to myślę, że będą lepsze okoliczności, by o tym mówić. Dzisiejszym sponsorem jest World of Tanks, który przygotował dla nowych graczy wielkiego... O, ja widziałem jedną zajebistą reklamę z World of Tanks. Niestety nie mogę wam jej pokazać. Ale tam rzeczywiście działo, tarło. O, cholera. Giga gierka. Wiecie to, zaproście mnie do znajomych. Jak się złapiemy w gierce, to chętnie się z wami postrzelam. Teraz pogadamy o ciekawym trollu, który wykręcił Aiden Ross na swoich widzach. Like giving them the chance to kind of show their world off and hopefully return the money. I think this could happen. Let's give it a crack. Stwierdził, że ciekawie byłoby pokazać widzom, jak rzeczywiście wygląda tam życie. Jak możecie się domyślić, wyjazd nie doszedł do skutku i zamiast tego został zapowiedziany wywiad z samym Kim Jong-unem, prowadzony przez Aidena Rossa. Kim Jong-un to ten totalnie odklejony dyktator Korei Północnej, który pierze swojej ludności mózgi, grozi ciągle atakami nuklearnymi, zabrania ludziom noszenia fryzur, jakie chcą, zabrania im posiadania samochodu. Ich media rządowe na przykład podają, że nie korzysta z ubikacji, setki innych posranych rzeczy. W każdym razie konta newsowe wokół Aidena wrzucały informacje o ich wspólnym streamie. Pojawiły się jakieś głosy, że rząd podobno odradza tego wywiadu, bo może to wywołać wojnę. I sam Aiden hype'ował ten temat. Nie wiem jak, ale pojawiły się osoby na świecie, które w to kurwa uwierzyły. I rzeczywiście wierzyli, że ktoś taki jak Aiden Ross przeprowadzi wywiad z Kim Jong-unem. Przecież spotkanie tego dyktatora z prezydentem Stanów Zjednoczonych było coś, co skradło światowe media. Jak oni sobie wyobrażali, że taki czosnek, który dopiero co puszczał nosy... Pięknie powiedziane, taki czosnek. To jest tak... cudowne określenie Aidena Rossa. Na streamie się z nim połączy na jakiś wywiad. Kim Jong-un is locked in tomorrow's stream at 7:30 Miami time. Okay. Stream odbył się w środę wieczorem i na początku oglądało go 451 tysięcy widzów na żywo. Jak pewnie... Boże. Przypuszczaliście, nie pojawił się na nim prawdziwy przywódca Korei, tylko dosłownie jego podróbka, która utrzymuje się z bycia sobowtórem Kim Jong-una. I stream od razu zaliczył spadek 200 tysięcy... Ale ta osoba nawet nie przypominała w jednej setnej Kim Jong-una, co jest do cholery. To, że był Azjatą i to, że był grubszy, to nie znaczy, że był Kim Jong-unem.
Co jest do cholery? Widzów, zaraz po tym jak pojawił się na nim Kim Jong-un z Wisha. How are you doing, sir? My name is Aiden and it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. To nieźle. Na pewno Kim Jong-un umie angielski. Na 100%. Jestem prawie że pewien, że ten gościu nie umie ani jednego słowa kurde po angielsku, bo on ma zbyt duże ego, żeby się jakiegokolwiek innego języka uczyć, aniżeli ten święty dla niego. Legitnie mamy potwierdzenie, że około 200 tysięcy czosnków wierzyło, że to serio będzie on. Żeby dodać absurdu do sytuacji, to na streamie pojawi się również Andrew Tate. How you doing, my G? Znam innego grubego Azjatę i tego, Bilguna. On jest Mongołem, ale no Mongo to też jest azjatycki, nie? Hello, Mr. Andrew Tate. I thought Romanian jail was bad, but I have a strong suspicion North Korean jail is probably a little bit worse. A wiecie, co jest bardzo przykre w tej sytuacji, którą widzimy aktualnie na ekranie? Ostatnio bardzo głośno Andrew Tate wypowiadał się na temat Aidena Rossa, że jest bardzo zawiedziony jego postawą. Jak był w pierdlu, to ani jednego listu do niego nie wysłał i tak dalej, że ludzie śpiewali mu serenady pod więzieniem, a Czosnek nawet jednego listu głupiego nie wysłał, żeby się spytać, co u niego słychać. I nagle Andrew Tate wyczuł zasięgi, bo XDD Kim Jong-un i nagle Andrew Tate jest z powrotem. Ja pierdykam, jaka to jest hipokryzja z każdej strony. Nawet Giga Top G jest hipokrytą, gigantycznym. Come to North Korea, I'll put you up in my penthouse. And Mr. Ross, you can get to fuck my sister. She really needs a big dick. Jak chodzi o reakcję internetu na tego streama, no to dosyć negatywnie zostało odebrane. Niektórzy pisali taki niski poziom z jego strony, chłop jest tak zesperowany, cały internet go potem znienawidzi. Nie wiem, czy to jest jakiś powód do nienawidzenia. Aiden Ross jest po prostu content kreatorem dosyć takim... specyficznym, już wam mówiłem, co znaczy słowo specyficzny. Chociaż wbrew pozorom z tych topowych, jak mamy takich właśnie bardzo podobnych, takich, boże, IRL contentowych, powiedzmy IRL za komputera, jak mamy Kai Senata, mamy właśnie Aiden Rossa i mamy... jeszcze był ktoś taki. Kontrowersyjnym i znalazł całkiem niezły sposób na wywołanie rozgłosu i poruszenia w internecie. I to no i Aishu Speeda. To... tak jak Aishu Speeda totalnie nie lubię, wiecie o tym? Aiden Ross jest gigaklaunem. Kai Senat jest całkiem śmiesznym gościem. Lubię sobie obejrzeć czasami. Jego poczynania w internecie, no to z tej całej trójki naprawdę wszyscy wzięli na poważnie to, że Aiden Ross zrobi coś, co obiecał. Jakby nie oszukujmy się, ten gość nigdy nie dowozi albo dowozi jakieś coś, co ma niby udawać dany temat. Ciekawe to Aiden Ross pobił aż dwa rekordy, czyli największa ilość widzów na streamie oraz największego spadku oglądalności w przeciągu minuty. Teraz pogadamy o ciekawym incydencie, który wystąpił na imprezie księży z Dąbrowy Górniczej. W incydencie miał uczestniczyć organizator ksiądz Tomasz, wikariusz dąbrowskiej parafii od 2006 roku, asystent katolickiego stowarzyszenia młodzieży diecezji sosnowskiej i szef katolickiej gazety. I księża zorganizowali sobie psychotropową imprezkę, jednocześnie zażywając leki na potencję. Na pewno cały incydent miał charakter sytuacji. O pierwszej nocy było wezwanie do osoby nieprzytomnej, będącej pod wpływem substancji psychotropowych. Zgłaszający, jak stwierdził, został wyrzucony z mieszkania. Czekaj, czy to jest impreza, w której księża byli naćpani Viagrą? Jestem przekonany, że Kim Jong-un nie zna angielskiego. Prawda jest taka, że Kim Jong-un uczył się uczelni wyższej niż w Szwajcarii. Okej, dobra, no, masz rację, okej, nie kłócę się, to było tylko do moje domniemanie. Jeżeli znalazłeś takie informacje, to ci wierzę. Nie ma możliwości wejścia do niego, by udzielić pomocy tej osobie. I ratownicy na miejscu zastali zgłaszającego mężczyznę, jednak nie zostali wpuszczeni do środka i dopiero po wezwaniu policji mogli udzielić pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, który był nieprzytomny i nagi. Początkowa wersja wydarzeń mówiła, że uczestniczyła w tym męska... Jednak ta informacja była najprawdopodobniej plotką. A proboszcz parafii, czyli ksiądz Andrzej Stasiak, przyznał, iż doszło do takiego incydentu w budynku na terenie parafii. Jednak sam o niczym nie wiedział, gdyż jest oddalony o 200 metrów od proboszcza. Zgłosił tę sprawę do sosnowskiej kurii, a jej uczestników, jak to mówi, wyciąłby od siódmego pokolenia. Prokuratora wszczęła już postępowanie za nieudzielanie pomocy osobie znajdującej się na położeniu zagrażającemu zdrowiu lub nawet życiu. Kuria również zajęła się sprawą i na razie nie zdradza jej szczegółów. Teraz na salonę wraca... Znaczy no co? Jak to kuria? Przykryje każdą sprawę, jak przykrywała do tej pory. Każdy o tym zapomni. Albo przyniosą księdza do innej parafii i po sprawie. Nie rozumiem. Temat gołców i na początku całkiem podobał mi się ten projekt, bo to było coś nowego w Polsce, może trafiającego w mój target. Nie skreślałem chłopaków, ale od dwóch albo trzech miesięcy nie jestem w stanie oglądać tych odcinków. Jest to po prostu pusty i niesmaczny content, ale... Ale wieciary przeszły.
ostatni odcinek przebił absolutnie wszystko. Ogólnie polegał na sportowych konkurencjach, które miały wyłonić 5 wygranych dziewczyn występem na Move w teamie GOATS. Początkowo wszystko wydawało się w porządku, nie było temat. Nic dziwnego czy jakoś mega kontrowersyjnego, ale ostatnia konkurencja wzburzyła internet i polegała na tym, że dwie uczestniczki miały ze sobą walczyć o przejęcie i przetrzymanie piłki. W filmie widzimy, że ta rywalizacja weszła na zupełnie inny, brutalny i patologiczny poziom. What the hell? Ej, ona ją dusi! Ej, ej! Ona ją dusi, a Bąbel się cieszy, bo zasięgi będą lepsze. Mieliśmy tam sceny, jak jedna na drugą rzuca się w błocie i ją podtapia w brudnej wodzie. Kurwa, to się rymuje, kurwa. I gołce zamiast to na przykład trochę zahamować, powiedzieć na przykład, ej, nie rób tego, co ty odpadasz, i bardzo dużo zyskasz na takiej reakcji, to bardzo dobrze się bawili i walili komentarzami, ej, mocne to jest, rozwaliło to system. Mocne to jest, to w ogóle robi system. Pan Wojtek Gola też stwierdził, że ta sytuacja była przesadą, ale totalnie nie zareagował na te zwierzęce zachowania dziewczyn spragnionych fejmu. Za mocne, ja nie byłem gotowy na takie coś. Prawda, to było za mocne. Jak zacząłem, że ona wkłada głowę w ziemię, to chciałem już to przerwać. I tak, faktem jest to, że Wardęga kilkukrotnie zwracał uwagę, by nie ciągnąć za te włosy. Nie ciągniemy za włosy, ej! Bo takie były zasady, ale zaledwie chwilę później stwierdził, że dobra, lekko można podduszać. Co? Gdzie jest obrońca internetu i obrońca uciśnionych Wardęga? Co się z nim stało? Co tu się wydarzyło? Wydaje mi się, że pobyt w gołcach troszeczkę Sylwkowi namieszał w głowie. Tak mi się wydaje, że za bardzo zaczął się wtapiać w to towarzystwo gołcowe, fejmowe i tak dalej. Zaczyna mu trochę odpierdalać. Tak mi się trochę wydaje. Znaczy ja 100% tak zdaję sobie sprawę, że gość wywodzi się z pranków, gdzie przebierał psa za pająka i to trochę jego kolebka, ale no pretty shady. Wiadomo, widać, że powiedział to w formie żartu, a też to zwracanie uwagi to nie przyniosło żadnych efektów, bo jedna laska to straciła wszystkie swoje doczepy. To była przy której się stała krzywda, doczepy straciła tylko. Odkupimy je i tak dalej. Robimy jej rzęsy i włosy. Któraś wam złamie nos, zrobimy. Bardzo niesmacznie się to oglądało i jedna z uczestniczek, widząc co tam się odpierdala, stwierdziła, że ma do siebie jakiś szacunek i nie chce brać w tym udziału. Co Wardęga skomentował dziwnym zachowaniem. Oddaję Balfoberem. Nie, jestem stara. Rezygnujesz? Mega dziwne. Dużo widziałam, boję się też o jakieś kontuzje, nie chcę próbować. No jak możesz nie chcieć taplać się w błocie? Czekaj, co tu się wydarzyło? Bardzo szanuję za podstawę. Chciałam, boję się też o jakieś kontuzje, nie chcę próbować. No jak możesz nie chcieć taplać się w błocie jak jakaś świnia i dusić z inną dziewczyną dla rozgłosu i pieniędzy? Zapłacimy wam za operację, a teraz koniec kurwa marudzenia i zapierdalać do Co za deepfake. Kontentu. W komentarzach pod odcinkiem możemy zobaczyć ogrom krytyki, że cały odcinek jest niesmaczny. Szczególnie walka Iggy i Weroniki powinna zostać przerwana. Nie pozostawiono suchej nitki na gołcach, twierdząc, że są niewyżyci, są dorosłymi ludźmi, a postąpili bardzo nieodpowiedzialnie. I nie zabrakło też komentarzy dotyczących zwierzęcego zachowania tych dziewczyn. W filmie był też jeden dosyć niepokojący moment, bo to jak jedna z dziewczyn przewróciła oponę, w której druga uczestniczka się znajdowała. Ja pierdolę. 30 sekund! Oponkę weź! Oj kurwa, przecież to jest... Aż słyszałem chrupnięcie w swojej głowie. Oj. I ewidentnie mocno ją to zabolało. To było masakra. Nie, według mnie to nie było. Dlaczego oni to do filmu kurwa wrzucili? Laska prawie se kręgosłup złamała. Co tu się dzieje w tych gołcach? Co tu się odpierdala? Że oni się totalnie nie boją jakichś, nie wiem, jakichś strajków, jakichś pierdol. Przecież to jest uszczerbek na zdrowiu, stricte. To jest totalnie zakazane do pokazywania na filmach. Laska prawie się złamała kręgosłup przed sekundą. Omijając fakt, że właśnie cycek wychodzi. Co tu się dzieje? Na planie oczywiście nie było sędziego do tych wszystkich konkurencji, a przede wszystkim jakiejś pomocy medycznej. No bo po co, jak robią tylko niebezpieczne i kontuzjogenne konkurencje? Ludzie teraz nawet zaczęli wyciągać Boxzillowi jego tweeta z zeszłego roku, jak skomentował Galę Olejnika i skrytykował go za to, że nie mieli obsługi.
Podobno tej nowej gali nie ma obsługi medycznej. Ziomy skręcił kostkę przed chwilą, testując ten pseudo-oktagon i nikt się tym nie zajął. Olejnik odstaw te kwasy i nie rób krzywdy tej branży, proszę, źle się zestarzało. Oj, z Rikszem, kurwa, łysy. Obsługi medycznej i ktoś sobie skręcił kostkę. Mocne to jest, to w ogóle robi system. Cóż za chichot losu, na odcinku Goatsów jedna z uczestniczek też skręciła sobie kostkę. Nagrała na ten temat TikToka, gdzie pokazała dokumenta. Ja, gdy Wardęga mówi na konferencji, mów, że nikomu nic się nie stało na odcinku Goats, czy tymczasem skręcony staw skokowy. ...stację medyczną i wydawała się być oburzona po słowach Wardęgi, który powiedział na konferencji mów, że nikomu nic się nie stało podczas odcinka. Wardęga powiedział, że nic się nie stało. Tu proszę bardzo, karta informacyjna, widzicie, że jest moje nazwisko. Żeby nie było, że to jest jakieś oszustwo, to jest moja karta informacyjna, skan ze szpitala i rozpoznanie skręcenia i nerwanie stawu skokowego. Dziewczyna krótko po publikacji stwierdziła, że usunie tego TikToka, a Wardęga Dobra. Czy to się wydarzyło, to co ja myślę? Są dwa wyjścia. Albo obiecali jej, że wystąpi w kolejnym odcinku Goatsów, albo dali jej sianko, albo dali jej to i to. Pewnie przytuli, kurwa, parę tysiączków? Jessa. Zostawił oficjalne oświadczenie, gdzie przyjmuje na klatę, że spieprzyli kilka kwestii tego odcinka. Doszło do sporych błędów po naszej stronie. Plan był ubezpieczony, na miejscu były osoby, które mają skończony... Nie ta, która to ma pana przyciąła, nie, to była inna. Z pierwszej pomocy nie zapewniliśmy, żeby na planie była karetka. Następnie wspomniał o szczegółach sytuacji z tą laską od skręconej kostki. Jedna dziewczyna narzekała po planie na ból stopy. I pokazuje między innymi wiadomości z tą dziewczyną, jak dopytuje się jej co z nogą. I w wiadomościach ona nie robi z tego czegoś poważnego, tylko pisze na zasadzie, że jeszcze trochę ją boli. Ale potem się okazało, że chciała na tym zyskać rozgłos, a koleżanki z czatu jej sugerowały, żeby zawołała 5000 zł za usunięcie TikToka. W ciągłym kontakcie z dziewczyną, jednak po konferencji nagle wrzuciła materiał, że doznała mocnej kontuzji, że my tak nie za bardzo udzielaliśmy jej pomocy. Ulfik do niej zadzwonił, wtedy mu powiedziała, że jej przeciwniczka mówiła, żeby podymiać, więc ona podymia. Gdy Ulfik poprosił, żeby to skasowała i tak dalej, to odpowiedziała, że ale niech Wardęga dostanie sobie trochę chęć. Czyna jest ogólnie z randek z Boxdelem. Te koleżanki jej doradzały, żeby za usunięcie TikToka żądała od nas 5000 zł. Dalej Wardęga stwierdził, że dziewczyny przesadziły i zachowywały się jak zwierzęta, więc przydałby się na planie weterynarz. Biorę odpowiedzialność za wszystko na siebie, na kolejny plan. Na 100% będzie karetka i wydaje mi się, że przydałby się też weterynarz, bo niektórzy zachowują się jak zwierzęta. No dobra, stary twój plan zdjęciowy, jak ktoś kurwa zachowuje się jak zwierzę i boisz się, że może mu się coś stać. Są laski, które przyszły tam dla fejmu, więc były w stanie zrobić sporo. Jeżeli ktoś się zachowuje jakoś specyficznie, to ty jesteś od tego, żeby na twoim filmie ewentualnie powiedzieć, że to jest trochę nie na miejscu i żeby uważały. Lepiej zachowywać się jak zwierzę niż jak debil, nie? Tak. Zachowywały się jak zwierzęta, a jak ta jedna dziewczyna chciała zrezygnować, to była gadka, że no to jest dziwne i jak ona tak w ogóle może chcieć. Sam też podkręcał te dziewczyny na odcinku i dopingował te podduszania. Wardęga też sobie nawet zaprzeczył na przykład na konferencji, mówiąc, że podtapianie było zabronione. To chyba nawet jest w materiale, że nie można ciągnąć za włosy, nie można podtapiać. A na odcinku... Tak syczał zaraz potem, że to trochę to nie zaszkodzi. Mówił na przykład to. Można podtopić lekko. Udusz ją, jak Klaudia nie potrafi, to udusz ją i... Co z tym Wardęgą się wydarzyło tutaj? Dobra, lekko można podduszać. Ogólnie od powstania Goats to wizerunek Wardęgi jako szeryfa internetu brutalnie podupadł. Kręcanie się świat i ludzi, których zwykle piętnował i krytykował, sprawiło, że sam stał się jednym z nich. Jest to dla niego jakaś droga, no bo jednak sam zaczynał od rozrywki, czyli tych słynnych pranków. A content stricte komentary ciężko ściągnąć nieskończoność, czego przykładem jest na przykład Gargamel. U niego też na pewno... Uła! Tutaj mocny temat. Bardzo ciężka jest kwestia kontrastu od reszty członków Goats, bo jak Boxdel Błoński czy Gola odwalą coś krzywego na odcinku, to nikogo to nie dziwi i raczej przymyka się na to oko. A jak zrobi to Wardęga, który przed chwilą innym wytykał błędy i szeryfował, to jest takie: o kurwa, ale się na tobie zawiodłem, jak mogłeś, ja już nie jestem wataha. Raczej to było do przewidzenia, zanim ten projekt powstał. Jestem ciekaw następnych ruchów Wardęgi, bo na konferencji nawet Stanowski zaczął go atakować i porównywać Goats do kamerzysty. Niebezpiecznie zbliżyliście się do mniej więcej tego, co nagrywał kiedyś kamerzysta. Ej, wbrew pozorom, jakby jebanie fejwu na uszczerbku na zdrowiu i na śmianiu się z innych ludzi. Feed, bra.
Czyli mówimy tutaj o wyrywaniu włosów, podtapianiu przez dziewczyny po to, żeby zagrać w gali piłkarskiej, a tak naprawdę po to, żeby stać się znanym, bo nie chodzi im o galę piłkarską. Ludziach, którzy dla sławy zrobią wszystko i można im wszystko kazać, a wy z pozycji bardzo bogatych influencerów możecie się ich życiami pobawić troszeczkę. Nie, nie, kompletnie uważam. Z dodatkowych ciekawostek to drużyna Lekcji nagrała bardzo zabawną parodię tych błotnych Babs Goats, pokazując swój trening do meczu. Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń tego. Szanuję za podejście. Worus, dziękuję również za czwarty miesiąc. Tematu w komentarzach. Dawno was nie update'owałem kwestii tego kretyna, który gazował ludzi na ulicy. Sprawa została już w 100% przekazana do prokuratury rejonowej w Krakowie. Uzbierałem wszystko, co się dało i zrobiłem, co mogłem. Jak oni nic z tym nie robią i tego nie ruszą, naprawdę będę zdziwiony. Z takich ciekawszych rzeczy to ostatnio Patrus pochwalił się, że dopadła go jakaś grupa Ukraińców. No stary, będziesz miał taką pamiątkę jutro, że... No ich było 10, stary. Dawaj. Zaatakowali mnie, 10, a mój kolega tam był i gość strzelał ich... A ja nie mogę otworzyć oczu, a tu ludzie mi pomagają. Dobra. No. Nie no, nie możesz otworzyć oczu? Dlaczego? Spsikali cię gazem? No way! Co? Spsikanie kogoś po oczach gazem boli? Nie możesz otworzyć oczu? Kurwa! Skuś baba na dziada! Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To mi napisz to na Discordzie, Jonasz, proszę. Możesz wyłączyć, dziękuję bardzo serdecznie. Powiedz na końcu Ukraińców. Na początku... Wow, wow! Jakie dno intelektualne, totalnie. Brodzik. Brodzik życiowy. Podczłowiek. Sceptycznie podszedłem do tego nagrania, bo miałem z tyłu głowy, że to jest idiota, który dla najmniejszego rozgłosu potrafi zrobić wszystko. Wstawia stories, jak pije alkohol i prowadzi samochód, ostatnio fejkował swoją śmierć, czy nawet to słynne gazowanie niewinnych ludzi. Oprócz tego na tym wideo nie wyglądał na jakiegoś poturbowanego, nie miał widocznych śladów pobicia na twarzy, czy chociaż porwanej koszulki. Ja stawiam, że to nie było tak, że go napadło 10 typa, czy coś takiego, tylko był kolejny podryk do tego, żeby psiknąć kogoś gazem i się okazało, że... może Ukraińcy przez to, że Polacy troszeczkę dziwnie na niektórych reagują, mają przy sobie gaz pieprzowy, żeby się obronić. I jak ktoś do niej wyskakuje z gazem pieprzowym, to próbują go psiknąć piersi, żeby jakoś uchronić swoje zdrowie. Wow, no way! I miałem takie przeczucie, że to... Ta już nieporuszony ktoś do nich powiedział, obyście wrócili. No akurat ja miałem tam same dobre aspekty na myśli. To, że byłem najebany, to wyszło trochę inaczej. Chciałem powiedzieć do panów z Ukrainy, że mam nadzieję, że wrócą do domu. Żeby wrócili tam, gdzie jest im dobrze. No, przez przypadek z kontekstu wy zrozumieliście trochę inaczej, chociaż myślę, że panowie zrozumieli to dobrze. Ten łeb po prostu sam sobie psiknął gazem, żeby ludzie się z niego śmiali i zrobił na tym zasięg. Serio, wcale by mnie nie zdziwił taki obrót zdarzeń z tym wykrętem. Ale odezwał się do mnie pewien Ukrainiec mieszkający w Krakowie. Słucham drillu, nie rodziców. I dostałem filmik z tego zdarzenia i rzeczywiście go dorwali. A na nagraniu słychać, jak błaga, by przestali, no i ucieka. Pójdźcie! Pewnie możecie się zastanawiać, dlaczego akurat Ukraińcy go dorwali. W jednym z odcinków o tej patologii pokazałem wam filmik, jak spotkał chłopaka z Ukrainy. Czyli zapewne to był ten gość, kumple gościa? Aha, czyli po prostu karma. Czyli dorwali go kumple typa, którego wcześniej spsikał gazem. I nagle rzucił w niego szklaną butelką i powiedział, jebać Ukrainę. Aha, aha, chodźcie, wow. Po klaski, nie? Tak. Idziesz po alkohol, czy co? Nie, ja idę wziąć coś z niej. Nie chciałbyś małolatki? Tam, nie. Tam. Co? No, nie to spierdalaj, jebać Ukrainę. I wypierdalaj. Wcale mnie nie dziwi, że chłopaki go dopadli, bo on sam się o to prosi. I tak ma szczęście, że nic poważniejszego... Właśnie, że tego go spsikali gazem, a nie zrobili mu coś gorszego, bo jakby... Mu się nie stało, a chyba do tego dąży, no bo w tym najnowszym wideo powiedział znowu, jebać Ukraińców. Czy Ukraińców. Tak by the way, takie teksty i zachowania powinny być ścigane z urzędu, ale polski wymiar sprawiedliwości chyba udaje, że nie widzi tej sprawy, mimo że zebrało to milionowe zainteresowania. Co ciekawe, to ostatnio kilka razy uciekał przed jakimiś kibolami, jak go ścigają. Policja! Halo!
Policja! I trochę mam bekę z tego, jak on krzyczy i ucieka jak taka. Ja nie jestem za samosądami, pobiciami czy agresją i większą satysfakcję czułbym, jakby prokuratura wzięła jego sprawę na poważnie. Tak. Ale skoro typ łapie się rasizmu i obraża dosłownie cały obcy naród, prowokuje ludzi i gazuje niewinne osoby, takie obrazki są nieuniknione. Aktualnie polski internet przechodzi generalne oczyszczenie, bo oprócz afery Stew wyszły bardzo poważne oskarżenia o znęcanie się nad 16-letnią dziewczyną przez Gargamela. Myślę, że tego pana nie trzeba wam przedstawiać, jeszcze niedawno Gargamel był największym twórcą komentery. Słynie z takich filmów jak drama z Heizerem, Teamem X, Wardęgą, Dubielem czy reżyserem życia, a wszystko zaczęło się na TikToku jego byłej dziewczyny Laury, która podzieliła się własną historią w związku z Kubą. Wrzuciła na ten temat 8-minutowe nagranie wypełnione różnego rodzaju. W ogóle, nie wiem, czy to będzie powiedziane w tym materiale, ale z tego co wiem, nie chcę teraz pomylić ników, ale wyszła jeszcze jedna osoba, która ponoć w wcześniejszych latach też gadała z nieletnią. Się próbowała z nią umówić. Znaczy była to dziewczyna z tego co wiem, która miała 16 lat, więc niby legal, ale nadal małoletnią. Chyba Lacardon, dokładnie mówisz. I też było jakieś oświadczenie na Twitterze. Ja sobie wejdę teraz na Twittera, żeby zobaczyć, czy to prawda. Hej, tutaj wiadomość ode mnie, od Lacardona. Cześć, w dzisiejszej wiadomości chciałbym się odnieść do ostatnich postów, które są zamieszczane na Twitterze. Prawdą jest, że w okolicach 2017-2018 roku pisałem ze sobą z mojego community w sposób niestosowny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek wymienionej osoby. Miała ona wtedy 16 lat. Nasza relacja ograniczała się do sporadycznego flirtu i nigdy nie przenosiła się do realnego świata. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że była to relacja obustronna, niemniej biorąc pod uwagę niepełnoletność, nie powinienem był pisać do niej w ten sposób, w jaki to robiłem. Biorę w pełni odpowiedzialność za całą sytuację na siebie, ponieważ sam wtedy byłem osobą pełnoletnią. Obecnie jestem już znacznie dojrzalszym człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z dużej uwagi czynów osoby publicznej i nigdy nie dopuściłbym się powtórzenia takich zachowań. Mimo wszystko chciałbym wyrazić moje głębokie rozczarowanie swoją osobą i przeprosić wszystkich, którzy stracili do mnie zaufanie, a przede wszystkim chciałbym przeprosić samą poszkodowaną. Przepraszam. W jakim wieku jest Lacardon? Czyli ma, o kurwa, no dobra, to była z, czyli to też gigantyczna różnica była. Czekajcie, 9,5, czyli ma 28 lat w 2017, powiedzmy, czyli to jest 6 lat temu, miał lat 22, 22 lata i 16-latka. No to już trochę niedopuszczalne, mimo wszystko. No niby legalne, według polskiego prawa, no nie zmienia to faktu, że nadal obrzydliwe bardzo mocno. Ja się boję tego linku. Co to za szoby od tego? Od ryby. Najseksowniejszych typów dziewczyn. Jesięć. Dziecko. Witaj. Co? Co to za szob jest? Najseksowniejszych typów dziewczyn. Jesięć. Dziecko. Witaj w... No, powiem tak. No, ciekawie. Boże, tu są jeszcze jakieś szoty zawsze spuszczane. Z wstania Mandzia. Ja kurwa pisałem. No tak, przecież Mandoza wrócił. Tak, dzisiaj siedziałem nawet chwilę w niego. Że to ja kurwa pisałem z nieletnimi fankami. Uwodziłem je przez całą swoją karierę. To ja kurwa pisałem z nieletnimi fankami. No dobra, no ale co z tego, Mandziu? To, że chciałeś popisać, żeby zabrać koleżance sukienkę, to nie znaczy, że zrobiłeś coś złego, stary. Stoję murem za tobą, przysięgam. Dobra. No okej, czyli też krzywa sytuacja strasznie. Mimo wszystko, że legalna, to i tak będzie raczej w polskim internecie duże piętno na koledze tutaj zostawione. Czy słusznie? No, wydaje mi się, że no, trochę sobie na to zasłużył. Jak już lecimy z szotami, to jeszcze ten, kiedy Menel podbija do twojej kobity. O, to nawet ode mnie jest szot. To ja jestem, widzowie. W telewizji jestem. Kochanie, najebałem go!
Nieźle. Noż filmik z tego klipa. Boże, tak dużo rzeczy poza tematem w temacie. Witaj w zestawieniu 10 najseksowniejszych typów dziewczyn. Wiem, że przyszedłeś tutaj... I on przekliknął po prostu. Nie wierzę. Bad timing, though. Rodzaje dowodami. Na początku stwierdziła, że wypowie się na temat znęcania ze względu na to, że w ostatnimi czasy w internecie jest głośno na temat afer z wykorzystywaniem młodych dziewczyn. To był podstawiony shot, okej. Nagrywam ten filmik 2 lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnimi czasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie. Dziewczyna w swoim filmiku stwierdziła, że padła ofiarą groomingu, czyli działaniem polegającym na nawiązaniu więzi emocjonalnej z małoletnim, aby potem łatwiej manipulować taką osobą, między innymi w celu wykorzystywania seksualnego. Lara, będąc w związku z Kubą, miała 16 lat, natomiast on 25, także Hot 16 Challenge... Fuck! Czy jest dokładnie taka sama sytuacja jak przy Lakarnumie? Czyli to też ma z małoletnią spotykanie się. No niby legal, ale still shady. Plus jeszcze grooming? Fuck. O tym nie miałem pojęcia. Nabiera nowego znaczenia. Była dziewczyna mówi, że cała relacja z Gargamelem była toksyczna i krzywdząca. I od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie zajebiście przemocowy. Kontrolował tak naprawdę całe moje życie, zabraniał spotykać mi się z kimkolwiek. A do TikToka namieściła nagrania, które zrobiła z ukrycia, gdzie możemy usłyszeć, jak Gargamel jest pretensjonalny wobec niej. Widziałeś se kurwa, tu tam sram, tu zrób se kolczyki, tam zrób kolczyki. Tylko Lakarnum stulejkował jedynie i nic złego jej nie zrobił. No tak, no tak. No dlatego nie mówię, no to shady po prostu. No ja sobie nie wyobrażam, żeby w wieku 20 lat umawiać się z 16-latką, bo jakby już wam też tłumaczyłem, że jak masz przedział 10-20, to w tym przedziale wydaje mi się, że rok, 2 lata różnicy to już jest duża przepaść. 4 to już jest według mnie mocno za dużo. Dopiero ten przedział wiekowy zaciera się w wieku 20+. Zrób się takim Frankensteinem, jak te wszystkie kurwa typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. A się przynajmniej ładnie pokazują na Instagramie. Lajka dostaną jakiegoś frajera, co szuka sobie dupy do poruchania. Miał też ją popchnąć, co najprawdopodobniej słychać na jednym nagraniu. Nie, tylko robiłaś tak, kurwa. Możesz mnie nie szarpać? Tak robiłaś. Możesz? Kuba miał problem z alkoholem, o czym wspomina jego była dziewczyna, ponieważ potrafił wparowywać do jej mieszkania pod wpływem. Pewnego razu nawet na nią napluł. Jaki miał wpływ na to, że... Co ty zrobiłeś? Dlaczego nie na mnie plujesz? Ty na przy mnie ani razu i spróbuj! Nie dotykaj mnie w ten sposób! Do TikToka zamieściła wiele screenów kłótni z Gargamelem, czy tego, jak zwierza się komuś bliskiemu z tego, że Kuba ją źle traktuje, kontroluje ją, zabraniając spotykać się ze znajomymi. Cała afera szybko obeszła się wiralem na TikToku oraz Twitterzem, a ludzie przede wszystkim byli zdziwieni, że pojawiły się rzeczywiste dowody. Pojawiło się dużo komentarzy, że Kuba był szeryfem internetu, a okazał się zwykłym hipokrytą, ponieważ bardzo często wypowiadał się na temat mężczyzn, którzy znęcali się nad partnerkami. Kobietę do łóżka, mistrzowska intryga metodą. Krytykował. Czyli to widzę, tyczy się każdego tematu, że każdy kurde, może nie każdy, ale sporo homofobów okazuje się na koniec gejami. To może to jest w każdej dziedzinie życia do przełożenia. I piętnował takie zachowania w eterze, robiąc te same rzeczy. W ogóle jakbyśmy sobie podsumowali ostatnią aktywność Gargamela na jego fanpage'u, to mamy tam przeprosiny za obrażanie kobiet albo zbiórki charytatywne. Warto też tutaj wspomnieć o dramie między byłą dziewczyną Gargamela, czyli Dianką. Po dramie z reżyserem życia na jednym z odcinków własnego podcastu wypowiedział się na temat swojej byłej dziewczyny. Mówił, że nadużywała narkotyków. Byłem z osobą, która była uzależniona. Ale no nie było to nic takiego light. Wspomniał również o jej pracy jako sex workerka, ale mimo wszystko chciał się z nią związać, ponieważ uważał, że była to osoba, którą kochał. Music, art and I can save you. Mhm. A jedno pytanie, dlaczego nie odeszła od razu, jak wiedziała, jak się zachowuje? Znaczy, stary, to też tak się łatwo mówi, ale jeżeli jesteś z kimś związany emocjonalnie, plus jak masz 16 lat nadal, to jest wiek, który jest niby legalny, ale no wtedy nie myślisz jeszcze trzeźwo, no bądźmy szczerzy. Człowiek zaczyna myśleć trzeźwo... Czasami w wieku 25 lat. No, nie wiem, wydaje mi się, że większość tak w wieku 20-21 zaczyna dopiero kminić, jak wygląda życie tak naprawdę. A jeżeli on miał 25, to 17-18, czyli stawiam jego lata świetlności gdzieś mniej więcej, to po prostu była z gościem, który jest zajebiście popularny. Każdy na pewno jej zazdrościł tego związku na samym początku. Jak to typowa laska zapewne myślała, dobra, pewnie się zmieni, może będzie inaczej. I dlatego nie odeszła. To się prosto mówi, ale jak jest jakaś patologiczna sytuacja w związku, to cały czas myślisz, że
idealne, może to głupie, cytat, z Far Cry'a trójki, the definition of insanity is doing the same fucking thing over and over again, thinking this time it gonna be different. No ale to jest prawda. Dianka jeszcze wstawiła do internetu wiadomości, które pisał jej Gargamel, gdzie w bardzo cringe'owy sposób pisał, co by robił jej w łóżku. Dianka szybko odpowiedziała na Facebooku na podcast Gargamela, obszernie opisując sytuację ze swojej strony. Gargamel miał być wobec niej agresywny, miał mieć napady agresji, histerii. Stwierdziła, że relacja była toksyczna i krzywdząca dla obu osób. Diana w swojej wypowiedzi również wspomniała o sytuacji z kontrolowaniem jedzenia, więc sytuacje powielają się z tym, co powiedziała w TikToku Laura, czyli m.in. zarzuty o kontrolowaniu czy byciu agresywnym. Końcowo Gargamel odpowiedział Diance na swoim Facebooku, przeprosił za swoje zachowanie, przyznał się do problemu z agresją, potwierdził, że zmaga się z problemami. Leliu, dziękuję za 13 miesiąc. Że obie strony są pokrzywdzone, zdementował część zarzutów, czyli na przykład kontrolowanie jedzenia. Wypowiedział się też na temat rzekomej agresji podczas przerwania stosunku i zdementował ten zarzut, mówiąc, że respektował wszelkie decyzje partnerki. A jak chodzi o odpowiedź na najnowszą aferę, to Gargamel chyba nie miał innej opcji niż złożenie się jak japoński taboret, przeproszenie i przyznanie się do błędów. Napisał, że jest mu bardzo wstyd za swoje zachowania, ale przyznał się, że jest osobą zmagającą się z uzależnieniami od alkoholu. Oznajmił, że uczęszcza na terapię, która pomaga radzić sobie z silnymi emocjami i problemami dnia codziennego. Zdementował również plotki o rzekomym psychiatryku, które krążyły po internecie. Ja chyba nie jesteście zdziwieni, że stali widzowie Kuby się na nim zawiedli, nie ukrywali swojego zawodu w komentarzach, ale stwierdzili, że plusem jest to, że rzeczywiście szybko odniósł się do sytuacji i przeprosił. Tak jakoś od 12 godzin nie zawiodłem się tak na żadnym youtuberze jak na Gargamelu. Wychodzi na to, że w dużej części stał się ludźmi, o których sam nagrywał i walił te wszystkie swoje populistyczne teksty. Nawet jeden z publicznych wieloletnich przyjaciół Gargamela, czyli Bartek Sitek, który w sumie to zawdzięcza mu sporą część kariery, napisał na Twitterze, że odcina się od współpracy z Gargamelem i stwierdził, że był przez niego okłamywany i jest przerażony tym, co Kuba robił wobec Laury. Więc raczej możemy to uznać jako oficjalny koniec podcastu chłopaków. To be honest, ważne, że są przeprosiny, tylko że to nie my powinniśmy być ich odbiorcami. Nie życzę Kubie źle, no ale życzę mu więcej spokoju i dbania o siebie. Mam nadzieję, że szczerze zżałujesz i zmieniłeś swoje podejście do partnerek i do życia. Kuba, dawno na nikim się tak nie zawiodłam, tym bardziej, że nigdzie nie odniosłeś się do tego, ile lat miała Laura podczas waszego związku. Strasznie przykro mi mówić, że najlepiej byłoby, jakbyś już zrezygnował z internetu i skupił się na leczeniu. Powodzenia mimo wszystko na tej drodze. Mam po prostu nadzieję, że nikogo już nie skrzywdzisz tak jak tej dziewczyny. Okazję na wbicie szpileczki wykorzystali też długoletni wrogowie Gargamela, między innymi Karolek. Za takie zachowanie chętnie wylałbym resztki z miski po challenge'u na ciebie, a Marcin Dubiel powinien wypdolić cię do Kenii, strażniku moralności. Wygrałeś z każdym, a przegrywasz z samym sobą. Ty to akurat zamknij p***, bo lepszy nie jesteś. Smutne jest to, że kiedyś lubiłem cię oglądać, bo mądrze wypowiadałeś się na temat tej patologii influencerskiej z polskiego YouTube'a, a ty sam jesteś niezłym i niczym się od nich nie różnisz. Dodatkowo na Twitterze wypowiedział się były współlokator Kuby, który opowiedział ze swojej perspektywy sytuację. Co prawda wyprowadził się od Kuby po pierwszej sytuacji z dziewczyną Dianą i cała sytuacja z Laurą go ominęła, ale nie był jakoś zaskoczony zachowaniem Gargamela. Co do tego TikToka, nie jestem w ogóle zaskoczony. Przy tym tylko zaznaczę, że rzeczy, o których wiedziałem lub które chcąc nie chcąc słyszałem przez ścianę we wspólnym mieszkaniu, były raczej bardzo blisko tej granicy, a nie jej przekroczeniu. Lekko pojebany tydzień dla polskiego internetu, a mogę wam zagwarantować, że to nie jest jeszcze koniec. Co jeśli powiedziałbym ci, że w tym momencie, w 2023 roku, w Polsce grasują tysiące o wiele gorszych, bardziej szkodliwych, dziwnych jednostek? I co jeśli powiedziałbym, że nie tylko są ignorowani na YouTube, ale nawet chwaleni? Wow, oj, się źle zestarzało. Się źle zestarzało. No cóż, widzowie. No nie ukrywam, że jestem ciekawy tego, co wyjdzie w najbliższych tygodniach na polskim YouTubie. Kto jeszcze okaże się złą osobą? Nastały jeszcze dziwniejsze czasy. Myślałem, że już nie będzie dziwniejszych czasów od tych, które już są. Się okazało, że no jeszcze dużo rzeczy może się okazać. Skończyło się harcowanie, że tak ładnie rzeknę. Jestem ciekaw, czy zaraz od hejtu nie będzie jakiegoś lądowania z telemarkiem Influ. No, miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. Tego akurat nie możemy nikomu życzyć. Na ciebie coś wyjdzie? No, ja bym musiał wyjść z domu, żeby coś na mnie wyszło, stary. To problematyczne jest. Ja mam kobietę, siedzę w chacie i tyję, bo dobrze gotuję. Pozdro. Aj.